Że tego typu spotkania rozpoczynam trochę humorystycznie, pozdrawiając wszystkich, także tych, którzy tutaj przybyli służbowo, ale to oczywiście żart. Te spotkania odbywają się już od kilkunastu miesięcy w różnych częściach Stanów Zjednoczonych, ponieważ książka dotyczy Polonii, przynajmniej części Polonii, a więc były te spotkania autorskie już w Los Angeles, San Francisco, Phoenix, po obydwu stronach Florydy, w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, New Jersey, Chicago. Jutro będzie w New Britain takie spotkanie i później nocę jeszcze do Toronto. Na samym początku chciałem się wytłumaczyć, dlaczego ja właściwie zajmuję się tym tematem. Ponieważ często zdarza się, iż Polonia pyta, nie tylko Polonia, także w kraju, pytają mnie, dlaczego ja w tym grzebie. Że najlepiej to by było zamurować ten IPN, dać spokój. Otóż są przynajmniej trzy powody, dla których moim zdaniem warto zajmować się tym tematem. Po pierwsze, ze względów historycznych. Zgodzimy się na pewno wszyscy, że prawda historyczna jest ciekawa, powinniśmy ją znać. Po drugie, ze względów etycznych. Jak Państwo wiecie, zwłaszcza starsze pokolenie, od lat niektórzy byli podejrzewani, że są agentami, się okazało, że nie byli, o czym za chwilę powiem. Więc warto wiedzieć, kto był kapusiem, a kto był tym, na którego donoszono. I po trzecie, najważniejsze, ze względów na nasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych gospodarzy, czyli Amerykanów. Byli tajni współpracownicy, mogą być dzisiaj także niebezpieczni. Mogą być przejęci przez inne wywiady, mogą być szantażowani, pracować dla innych wywiadów na szkodę nie tylko Polonii, ale także Amerykanów. Że tak może być i że Amerykanie zdają sobie z tego sprawę, oczywiście umieszczając ten problem w hierarchii ważności, wiadomo, że teraz mają ważniejsze rzeczy na głowie, jednak są dowody na to, że jest pewne zainteresowanie. W Nowym Jorku na przykład zgłosił się do mnie oficer Homeland Security i nagrywał mnie 2 godziny ekstra w 4 oczy rozmawialiśmy ze względu na ewentualne zagrożenia, które mogą stwarzać ludzie, którzy kiedyś pracowali dla komunistycznej służby bezpieczeństwa. Wracając do tych trzech powodów, dla których warto tym się zajmować, chciałem jeszcze dodać, że wbrew temu, co niektórzy mówią, twierdzą, wierzą w to, że takie rzeczy powinno się zostawić, uważam, że prawda jest naprawdę istotnym elementem naszego życia i dlatego mottem tej książki są słowa, z którymi się całkowicie zgadzam, świętego Grzegorza, pierwszego wielkiego papieża i doktora Kościoła, który napisał, nawet jeżeli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy. Więc Państwo możecie już w tej chwili, na pewno rozumiecie, dlaczego akurat ja tak intensywnie tym się zajmuję. Intensywnie dlatego, że chociaż efekty tej pracy, muszę tu powiedzieć, one nie wydają się tak imponujące, jak powinny być, ponieważ od 8 lat prowadzę badania w IPN-ie, a ujawniłem tylko i aż kilkudziesięciu tajnych współpracowników komunistycznych służb działających na terenie Stanów Zjednoczonych. Dlaczego mówię tylko i aż? Niektórzy koledzy moi jeszcze z dawnej emigracji chicagowskiej mówią, że to mało. Ale proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze, ja nie zajmuję się tym, nie traktuję tego jako full job. To jest zajęcie. Ja właściwie pracuję społecznie, można powiedzieć. Kiedy mam wolny czas, bo zajmuję się czymś innym, pracuję w IPN-ie jako badacz zewnętrzny i mogę sobie pozwolić na to tylko czasami. Nie jestem tak, jak na przykład Cęckiewicz był zatrudniony w IPN-ie na etacie i mógł pracować tam od rana do wieczora. Poza tym jeszcze miał odpowiednie stypendia z Chicago na badania polonijne. Natomiast ja absolutnie poświęcam wolny czas, swój i własne pieniądze po to, żeby dowodzić prawdy. Między innymi dlatego, że byłem kiedyś też częścią tej społeczności polonijnej i uważam, że także z tego powodu powinienem się zajmować tym tematem. No i także dlatego, że ze względu na moją wcześniejszą pracę naukową zajmowałem się służbami specjalnymi sowieckimi. Jestem autorem pierwszej książki w języku polskim na temat historii KGB.
która zresztą tutaj była rozprowadzana w latach, pod koniec lat 80. Napisana ta książka była przy okazji mojej pracy doktorskiej w Niemczech, gdy zajmowałem się Związkiem Sowieckim. Muszę też powiedzieć Państwu, że nie jest to praca łatwa z dwóch powodów. Po pierwsze, Instytut Pamięci Narodowej jest tak zorganizowany, według mnie celowo, aby badacze, zwłaszcza badacze zewnętrzni, mieli utrudnione życie. I jeżeli Państwo wpisujecie cokolwiek w te rejestry komputerowe, nie jest tak prosto znaleźć to, czego szukacie. I powiem Państwu, że większość tych odkryć, które są w tej książce, one właściwie powstały przypadkowo, szukając zupełnie czegoś innego. Te archiwa są tak skonstruowane, czy rejestry są tak skonstruowane, że naprawdę bardzo ciężko badaczom, zwłaszcza zewnętrznemu, jest dowodzić prawdy. No a po drugie, byli tajni współpracownicy tutaj, w Stanach Zjednoczonych, obawiają się o swoje bezpieczeństwo i utrudniają mi życie na każdym kroku. Gdybyście Państwo na przykład wpisali na Facebooku takie hasło, nazwisko Krzysztof Koch, choćby, to Państwo zobaczycie, to jest jedna z osób opisanych w tej książce, kilkanaście dni temu, jak on komentował mój przyjazd kolejny tutaj do Stanów Zjednoczonych. Nie będę tego cytował, bo tam było dużo osób niecenzuralnych. Zajmujemy się tutaj, prawda, w takim miejscu, więc możecie to Państwo sami sprawdzić. Poza tym, na początku proszono mnie, abym nie ujawniał niektórych nazwisk z różnych powodów, na przykład, że ktoś tam był krewnym jakiegoś generała przedwojennego. Później, jeżeli to nie poskutkowało, grożono mi, na przykład tutaj na stronie 12 w tej książce Państwo znajdziecie telegram skierowany do mojej żony, gdy byłem w Stanach Zjednoczonych, z kondolencjami z powodu mojej śmierci. Zresztą za każdym razem, gdy jestem w Stanach Zjednoczonych z prelekcjami, żona otrzymuje telefon i że wrócę do Polski w trumnie. Jak Państwo widzicie, no jestem cały, zdrowy, dzięki Bogu. Ale tego typu groźby oczywiście są. Poza tym muszę Państwu powiedzieć, że także prowadzone są takie operacje tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych utrudniające spotkania nawet z Polonią. W Chicago na przykład, na co są świadkowie, jaki Andrzej Jarmakowski, o którym niektórzy słyszeli, który też jest bohaterem tej książki, ponieważ współpracował z rezydentami SB w drugiej połowie roku 89. Szantażował gospodarzy czy właścicieli sal, z którymi mieliśmy już podpisane umowy, i to nawet na piśmie były te umowy, i ci właściciele wycofywali się z tych spotkań. Musieliśmy w ostatniej chwili szukać innych zastępczych sal. Na przykład rok temu jeden z właścicieli restauracji chicagowskiej przyznał wobec kilku osób, że Jarmakowski go odwiedził, no i zastraszył go, ten się wycofał, musieliśmy szukać innej sali. Różne są reakcje na te spotkania, ponieważ temat jest taki, powiedzmy, żeby rzec delikatnie, kontrowersyjny, chociaż nie z mojego punktu widzenia, ale z punktu widzenia wielu osób. Ale muszę Państwu powiedzieć, że na początku tego roku nastąpiła radykalna zmiana. Jak zauważyłem w lutym w Chicago, można już było te spotkania bez przeszkód organizować i ludzie się tak nie bali. Ci, którzy na przykład wynajmowali nam salę, być może jest to związane ze zmianą władzy w Polsce, tak przypuszczam, jakoś tak odważnie się zachowują już Polonusi. Różne są reakcje z tego powodu, że w Polsce, jeżeli byście Państwo byli tajnym współpracownikiem, to nie tylko nic Wam nie grozi, ale czasami byście nawet odnieśli korzyści z tego tytułu. Tak jak na przykład pan Olechowski, który przyznał się, że pracował dla służb specjalnych PRL-u. No i jak Państwo wiecie, zrobił nawet karierę polityczną. Bardzo trudno też jest udowodnić, zgodnie z polskim prawem, że ktoś był tajnym współpracownikiem, z tej prostej przyczyny, że definicja tajnego współpracownika skonstruowana w polskim prawie, czy tak zwanym polskim prawie, bo ja uważam, że w Polsce nie ma prawa, jest bezprawie, absolutnie nie ma sprawiedliwości, jest wymiar niesprawiedliwości, ale o tym za chwilę. Otóż ta definicja jest tak skonstruowana, że musi się spełnić trzy warunki. Po pierwsze, podpisać zobowiązanie współpracy, po drugie,
musimy udowodnić, że ten człowiek brał pieniądze, czy jakieś korzyści odnosił i po trzecie, i najważniejsze, że jego działalność przyczyniła się do jakichś szkód. I to trzecie jest bardzo trudne do udowodnienia. Podam Państwu mój własny przykład. Ja w czasie, na przełomie lat 70. i 80. byłem w studenckim ruchu, wydawałem m.in. podziemne pismo, ruchu antykomunistycznym, wydawałem pismo podziemne po prostu BIS w Krakowie. No i oczywiście moja teczka IPN jest dosyć gruba, więc jak sobie ją przeczytałem, to dowiedziałem się na przykład, że wśród pięciu członków naszej redakcji, trzech to byli tajni współpracownicy. A więc SB była bardzo precyzyjna. Za chwilę Państwu powiem, że te legendy, które czasami słyszycie, że SB popełniał jakieś błędy, to po prostu jest nieprawda. To była jedyna instytucja chyba w PRL-u, która funkcjonowała sprawnie. Otóż ten przykład, do którego chcę wrócić, to moja działalność w Niemczech zachodnich. Mnie stąd wojny zastał w Niemczech. Tam później studiowałem, robiłem doktorat w Monachium. No i oczywiście jako były działacz w polskiej opozycji antykomunistycznej starałem się w jakiś sposób pomagać kolegom w kraju. I także byłem inwigilowany, co wynika z tych dokumentów, w Niemczech. I jeden z donosicieli napisał taki raport, że byłem, że jest, wtedy jestem pracownikiem czy agentem Bundesnachrichtendienst, to jest taki odpowiednik niemiecki CIA, dlatego że często widywano mnie w miejscowości Pullach. To jest jakieś 20-30 km od Monachium. Faktycznie tam jeździłem często rowerem wzdłuż rzeki Izary, no ale nie byłem agentem Bundesnachrichtendienst. To oczywiście spowodowało później wyrzucenie z pracy mojej matki i tak dalej. Więc te konsekwencje, one były, ale gdybym chciał udowodnić, że ten człowiek, którego znam z imienia i nazwiska, który na mnie donosił, nie byłbym w stanie dzisiaj udowodnić, że na przykład matkę zwolniono z powodu tego raportu. No jest to niemożliwe po prostu. No i tu jest problem. Słyszeliście Państwo, że wielu tajnych współpracowników zostało uznanych przez sądy lustracyjne, tak zwane sądy lustracyjne, bo ci sędziowie nie mają bladego pojęcia o funkcjonowaniu OSB. To są normalni sędziowie, tacy, którzy sądzą złodziei, jakichś tam bandytów. Oni wydają wyroki uniewinniające, że tak powiem, w stosunku do tych byłych tajnych współpracowników, dlatego, że się na tym nie znają, a b, że mają złą wolę. Proszę sobie wyobrazić, że niedawno, kilka lat temu już, jeden z wójtów na Podhalu przyznał się, że był tajnym współpracownikiem. Jak Państwo wiecie, jeżeli kandydujecie na przykład do Rady Gminy, do Sejmu, wypełniacie oświadczenie lustracyjne i musicie napisać, czy byliście, czy nie byliście tajnym współpracownikiem. Czy w ogóle, czy współpracowaliście ze służbami PRL. No i on się przyznał. Pisał, że był owszem tajnym współpracownikiem, został wybrany wójtem, bo jak powiedziałem, w Polsce czasami to pomaga, jak się człowiek przyzna, że był kapusiem. Następnie odbył się proces lustracyjny i sędzia stwierdził w tym procesie, że ten wójt nie był tajnym współpracownikiem. On sam się przyznał, dochodzi do tak absurdalnej sytuacji. No więc w zasadzie to w Polsce nie było tajnych współpracowników, chociaż tak naprawdę było ich 100 tysięcy. No ale takie jest polskie prawo. Oczywiście takie prawo, o którym mówiłem, że ono właściwie prawem nie jest. Z tego też powodu bardzo trudno jest w tym obszarze w ogóle prowadzić badania, cokolwiek udowadniać, bo i tak to wszystko zostanie przekręcone przez polskie sądy. Teraz oczywiście jest nadzieja po tych zmianach ostatnich, że to pójdzie w innym kierunku. I tu dochodzę do najistotniejszego punktu naszego programu. Otóż, proszę Państwa, teraz, jeżeli PiS dotrzyma słowa, mam taką nadzieję, że dotrzyma, zostaną ujawnione zbiory zastrzeżone. Część dokumentów, znaczna część, ja bym tak szacował, wiem, 90%. 90% dokumentów esbeckich, tych, które ocalały oczywiście w wyniku spalenia dokumentów, zniszczenia, trudno powiedzieć, ile, jaki procent został zniszczony, ale z tych dokumentów, które ocalały, 90% w mojej ocenie znajduje się przez od 25 lat w tak zwanych zbiorach zastrzeżonych. Czytaj, są utajnione. Dlaczego one są właściwie utajnione, skoro Stasi, czy dokumenty Stasi zostały ujawnione? Na przykład pracowałem w Berlinie
w latach 90., na początku lat 90. właśnie w archiwum Stasi i tam nie ma takich cudów pod tytułem archiwum zastrzeżone. A w Polsce tak. Otóż oficjalnym argumentem jest to, że ujawnienie tych dokumentów mogłoby zagrażać bezpieczeństwu państwa polskiego. I abstrahuję od tego, że państwa polskiego nie ma. Bo ja się akurat zgadzam z Sienkiewiczem juniorem, że państwa polskiego nie ma od 25 lat. No ale to tak na marginesie. Załóżmy, że jest. Załóżmy, że Sienkiewicz, minister, nie ma racji. Więc oni, użyję takiego sformułowania oni, twierdzą, że ujawnienie tych dokumentów zagrażałoby bezpieczeństwu państwa polskiego. Jest to oczywiście pretekst, bo tak naprawdę chodzi o ochronę kapusiów. W wyniku Magdalenki, no tak się dogadano, prawda, że będziemy, oni będą chronić kapusiów. No i tak się dzieje od 25 lat. Nic nie wiemy na temat tych archiwów zastrzeżonych. Oczywiście, jak państwo pamiętacie, pierwszym człowiekiem, który wszedł do archiwum, był Adam Michnik i jego koledzy. Co on tam robił właściwie, to nikt nie wie do dzisiaj. Czy on coś wyniósł, jak Wałęsa, czy niczego nie wynosił? No jest duży znak zapytania. Więc teraz PiS zmienił ustawę o IPN. I to oznacza, że te archiwa zastrzeżone, czyli tajne dokumenty, mogą być odtajnione. Ale do końca też to nie jest takie pewne, dlatego że ustawa mówi, że aby odtajnić jakiś dokument, to na to zgody musi w ogóle na wniosek, to się dzieje na wniosek prezesa IPN. Ale to nie wszystko, ponieważ na to musi wyrazić zgodę szef, muszą wyrazić zgodę szefowie służb specjalnych, ABW i tak dalej. Więc można to postawić znak zapytania, jak to będzie przebiegać. Gdybym ja był ustawodawcą, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym oczywiście odtajnił wszystko, równie jak leci, mówiąc kolokwialnie. Mam nadzieję, że zdecydowana większość tych dokumentów będzie odtajniona. I dochodzimy tutaj do tematu Polonia. Sądzę, że jeżeli chodzi o Polonię, to PiS tutaj nie będzie miał oporu, bo można przypuszczać, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że jeżeli, że może czasami dochodzić do zatrzymania tych dokumentów w archiwum zastrzeżonym, jeżeli będą one dotyczyć osób, no, takich z kręgów, powiedzmy, władzy. Może się tak zdarzyć. Mam nadzieję, że się mylę, ale jeżeli chodzi o Polonię, to nie sądzę, żeby tutaj ktoś miał jakieś opory i dlatego mam nie tylko nadzieję, ale pewność, że zdecydowana większość dokumentów, a może wszystkie, nawet zostaną odtajnione. Co to oznacza? Otóż, jak powiedziałem, jeżeli ktoś był TW, KO czy KI, czyli kontakt operacyjny, kontakt informacyjny, będę za chwilę o tym mówił, w zasadzie nie ma wielkiej różnicy, jest formalna różnica między tajnym współpracownikiem a tymi kontaktami. Jeżeli ktoś był tajnym współpracownikiem w Polsce, no to nic mu się nie dzieje. Natomiast tutaj jest sytuacja zupełnie inna, ponieważ, no, co jest oczywiste, współpraca z obcym wywiadem jest przestępstwem na terenie Stanów Zjednoczonych. Zresztą każdego innego państwa demokratycznego także. I tutaj tym ludziom może zagrażać co? Po pierwsze, prokurator i proces mogą zostać skazani za działalność na rzecz obcego wywiadu. Odebranie obywatelstwa, deportacja. Pamiętacie państwo, kilka miesięcy temu, chyba jak byłem w lutym, był taki dość głośny przypadek Chińczyka, który został pozbawiony obywatelstwa amerykańskiego, dlatego że zataił w procesie przyznawania tego obywatelstwa, że był członkiem Komunistycznej Partii Chin. Jeżeli zabrano mu obywatelstwo z tego powodu, to tym bardziej by mu zabrano, jeżeli by się okazało, że on był szpiegiem wywiadu chińskiego, komunistycznego. No więc należy się liczyć z tym, że ci ludzie mogą ponosić różne konsekwencje, ale to zależy, moim zdaniem, głównie od państwa. Chyba wszyscy się zgodzimy, że Amerykanie teraz mają mnóstwo problemów poważniejszych. No i można tutaj wątpić, czy będą się zajmować jakimiś tam agentami z przeszłości. Ale jeżeli państwo, no to się Polonia, będziecie tutaj stanowczy, będziecie zwracać do prokuratury, czy swoich kongresmenów i tak dalej, no to myślę, że możecie osiągnąć taki efekt. To do dzisiaj, ja nawet z nimi na ten temat nie rozmawiałem.
jakoś to już tak po tylu latach mi to właściwie stało się, no nie tyle obojętne, ale nie odczuwam potrzeby jakiejś zemsty, rewanżu. Zresztą uważam, nie tylko jako katolik, ale po prostu jako człowiek, że jeżeli ktoś by się przyznał, że był tajnym współpracownikiem i zrobiłby to, co mówi na przykład nasza wiara w takiej sytuacji, że za grzechy, za zadośćuczynienie i tak dalej, to ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby mu przebaczyć. Oczywiście on nie musi być ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, ale może pracować jako piekarz, ślusarz i tak dalej. I właściwie należy tutaj go jakoś potraktować poprzez siedlisko. Dlaczego akurat tutaj tak zahaczyłem o dyplomację? Otóż w tej książce piszę także o pewnych sprawach nie bezpośrednio związanych z wywiadem, ale tak zahaczających. Pamiętacie Państwo takie nazwisko Turowski? Wiecie, kto to był? Jeżeli ten człowiek pracował w Watykanie jako agent komunistyczny i teraz przypuszcza się, że on brał udział nawet pośrednio w operacji, która prowadziła do zamachu na papieża, to trzeba powiedzieć, że należałoby go bardzo negatywnie ocenić, prawda? Agent komunistyczny w Watykanie. I co się dzieje niedawno? Stosunkowo niedawno, parę lat temu. Niejaki minister Sikorski kieruje tego człowieka jako polskiego dyplomaty do Moskwy. I ten człowiek znajduje się w chwili katastrofy smoleńskiej na lotnisku w Smoleńsku. Więc jak to w ogóle wytłumaczyć? Jak to możliwe? Przecież wszyscy wiedzieli, że co robił Turowski wcześniej, prawda? Tutaj mam takie zdjęcie. Po jednej stronie stoi Komorowski, po drugiej Jaruzelski, a w środku Turowski. Bardzo fajne zdjęcie. Takich przykładów tego typu dyplomatów jest mnóstwo. Tutaj z drugiej strony pokażę Państwu naszego ambasadora u was, byłego. To jest Janusz Reiter. On był najpierw ambasadorem w Niemczech, później tutaj w Stanach. I sam organizowałem akcje protestacyjne z kolegami w Chicago parę lat temu, żeby go stąd po prostu usunąć. I niestety nawet za pierwszych rządów PiS-u ten Reiter był tutaj ambasadorem. Dlaczego o nim mówię? To nie był agent, tak jak Turowski, ale w czasach PRL-u wychwalał na przykład Związek Sowiecki, komunizm, a nawet Saddama Husseina. I o tym wszyscy wiedzieli. Świadomość, czyli informacje, posiadanie informacji na temat działalności ludzi tego typu niestety nie przeszkadza ani Polakom, ani nawet Amerykanom, żeby tych ludzi promować. Za chwilę jeszcze do tego wrócę. Jeżeli Państwo byście rzeczywiście uznali za stosowne po ujawnieniu dokumentów, że X czy Y był tajnym współpracownikiem z Waszego środowiska na przykład, że uznalibyście, że warto zainteresować tym prokuratury i w ogóle wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, to ja uważam, że zrobilibyście dobrze. Tutaj jeden z kolegów obecnych na sali pytał o to, czy tak zauważył, że w tej książce jest mowa o agentach na przykład z Illinois czy z innych terenów, natomiast akurat nie z Bostonu. Otóż gdziekolwiek jestem, to apeluję do tych środowisk, z którymi rozmawiam, abyście Państwo mi pomogli w tych badaniach, bo ja na przykład znam środowisko chicagowskie dość dobrze, natomiast nie znam środowiska bostońskiego czy nowego w Nowym Jorku i w związku z tym, jeżeli moje badania mają być rozszerzone, bo przygotowuję drugą część tej książki, i czekam z niecierpliwością na ujawnienie tych tajnych dokumentów, to proszę, jeżeli nawet nie tutaj, to maile, na książce są wszystkie dane kontaktowe, przesłać mi nazwiska osób, które Państwa zdanie powinny być sprawdzone z dwóch powodów. Niekoniecznie ludzie, których Państwo posądzacie o to, że byli tajnymi współpracownikami. Także proszę podawać nazwiska osób z opozycji, ponieważ jeżeli sprawdzam kogoś, kto działał w opozycji, kto był aktywny, to w jego teczce znajduje się mnóstwo informacji na temat osób, które na niego donosiły. I często się tak zdarza, że trafią na nazwiska, na najpierw pseudonimy tajnych współpracowników, a później składam wniosek o odtajnienie tych pseudonimów i dochodzę do nazwiska.
w ten pośredni sposób, że poprzez osobę, poprzez opozycjonistę mogę dotrzeć do tajnego współpracownika. I powiem Państwu, że w tej książce ja nie tylko piszę o tajnych współpracownikach, ale także o osobach, które nimi nie były, a były posądzane o to przez wiele lat. Na przykład takim czołowym przypadkiem tutaj jest Stanisław Enciński, jeden z działaczy Kongresu Polonii Amerykańskiej, który działał w Chicago, później w Phoenix. Przez wiele lat oskarżano go o to, że był tajnym współpracownikiem. Ja udowodniłem na podstawie tak grubej teczki, że owszem, SB próbowała go werbować, ale on nie uległ. Zresztą niedawno żona mi dziękowała, że właśnie opublikowałem te dokumenty. No i tu się narażą wielu ludzi. Bo tak, z jednej strony jak opublikuję, że ktoś był współpracownikiem, to pretensje mają do mnie ten właśnie zainteresowany, jego rodzina, jego znajomi i tak dalej. A z drugiej strony, jak opublikuję, że ktoś nie był tajnym współpracownikiem, a ktoś go nie lubi, to też ma do mnie pretensje, że ja to ujawnię. Ale uważam, że należy po prostu pisać prawdę. Niezależnie od tego, czy kogoś lubię, czy nie lubię, piszę prawdę. No i oczywiście to sprawia, że są podejmowane, jak powiedziałem, różne operacje. No, na przykład tu jeszcze pokażę Państwu taką ciekawostkę. Kiedy ujawniłem najważniejszego tajnego współpracownika dotychczas, czy to właściwie nie był tajny współpracownik, ale na jedno wychodzi, Wojciech Wierzewski, to była prawa ręka trzech kolejnych prezesów Kongresu Polonii Amerykańskiej. Bardzo ważna postać. W Chicago wtedy zgromadziło się około 600 osób. I tutaj tą sztabną zaznaczyłem osobę, która próbowała storpedować to spotkanie, kiedy wezwaliśmy policję. To proszę sobie wyobrazić, że to była przygotowana akcja. Tutaj sfotografowaliśmy tego człowieka odjeżdżającego samochodem, uciekającego, zdążył uciec przed policją. Także takie różne przygody miałem przy okazji. Chciałem Państwu opowiedzieć, żeby przejść do konkretów już w tej chwili, żeby Państwu zarysować obraz działalności tajnych współpracowników, czy kto w ogóle mógł być tajnym współpracownikiem. Chciałem Państwu podać kilka takich czołowych przykładów spośród tych kilkudziesięciu tutaj opisanych. Jak powiedziałem, Wojciech Wierzewski pracował dla SB i potem, kiedy ja ujawniłem ten fakt, jego żona stosowała taki list do dziennika związkowego, w którym twierdziła, że no tak, on podpisał, ale nie był szkodliwy i tak dalej. Otóż w tej książce opisuje bardzo szczegółowo, co robił Wierzewski. Nie tylko donosił na środowisko polonijne. Pracował w takim Instytucie Badań Europy Wschodniej w Bloomington, Indiana University, ale także donosił na Amerykanów. I proszę sobie wyobrazić, bo ona twierdziła, tak jak każdy współpracownik, czy też jego rodzina, czy znajomi, że to nie było szkodliwe. Otóż on donosił, sporządzał charakterystyki psychologiczne studentów amerykańskich, którzy byli werbowani przez FBI i CIA. To był Instytut, jak powiedziałem, Europy Wschodniej, a więc CIA i FBI miała interes, tak jak w każdym kraju, żeby pozyskiwać inteligentnych studentów do pracy w swoich agencjach. Jeżeli Wierzewski opisywał ludzi, o których wiedział, że byli werbowani przez FBI czy CIA, to stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla nich. Ponieważ, jak wiadomo, SB była filią KGB, Sowieci mieli namiary na ludzi, którzy mogli być agentami później FBI czy CIA. Donosił na przykład na sekretarkę w instytucie, którą następnie werbowała SB. Pomagał SB tak bardzo konkretnie. Zdziwicie się Państwo, może tak się zastanawiacie, a co oni za to mieli? Otóż Wierzewski dostał kilka butelek alkoholu. No możecie się uśmiać, że to, no co to jest? Ale z drugiej strony mógł w ogóle wyjechać do Stanów Zjednoczonych dzięki SB właśnie po podpisaniu zobowiązania do współpracy. Zresztą tutaj są dokumenty, zobowiązanie do współpracy, przyjęcie korzyści materialnych i tak dalej. I on odniósł oczywiście korzyść tego typu, że mógł być wysłany na stypendium. I teraz dochodzę do rzeczy, o której zacząłem już mówić. Do naiwności albo celowego działania promowania ludzi nieodpowiednich, mówiąc delikatnie. Gdy Wierzewski zajął bardzo ważną pozycję w Kongresie Polonii Amerykańskiej, wówczas oczywiście nikt nie wiedział, że on był tajnym współpracownikiem, bo skąd? Ale
wiedziano, że Wierzewski był na przykład sekretarzem POP na swojej uczelni w Warszawie. Więc jak można było zignorować taki fakt? Bo jest to pewne ryzyko, prawda? Zatrudniamy gdzieś tam na ważnej pozycji byłego komunistę i to takiego człowieka na swojej uczelni. I o tym pisał pan Krawiec, on był zdaje się kiedyś redaktorem Dziennika Związkowego, ale nikt tego nie brał sobie do serca. Pozycja Wierzewskiego była tak ważna, że mam tu taką ciekawostkę, na stronie 153 po jednej stronie jest nieżyjący już prezes Moska, po drugiej stronie jest Wierzewski, a w środku jestem ja, trochę młodszy. Otóż, żeby się dostać, bo wtedy akurat rozmawiałem z Moskalem, żeby się dostać do prezesa Moskala, to trzeba było przejść przez ręce Wierzewskiego. Była to niezwykle ważna postać. Jak powiedziałem, prawa ręka prezesa Mazowskiego, prezesa Moskala i prezesa Spuli. No, niedawno tak a propos prezesa Spuli, no bo on jest aktualnie prezesem, w lutym miałem okazję rozmawiać z nim chyba za 2 godziny, po raz pierwszy zresztą. No bo jak się dowiedział, że te archiwa mają być odtajniane, no to tam co po niektórzy wpadli w panikę. No co się będzie teraz działo? No bo tak faktycznie, jeżeli te akta będą odtajnione, to tutaj twierdzę, że będzie trzęsienie ziemi. Oczywiście, że wielu ludzi już nie żyje, ktoś powie. Ale jednak jest tak, że wielu, którzy żyją i sprawują odpowiedzialne funkcje, także w środowisku Polonii. W związku z tym prezes Pola miał powody, żeby tak długo ze mną rozmawiać na temat ewentualnych konsekwencji odtajnienia tych dokumentów. Na początku oczywiście zażartowałem, że panie prezesie, no proszę się nie obawiać, nie ma pana na liście, na razie. No ale to był żart oczywiście. Natomiast czemu służył ten żart? Na pewno będzie tak, że wiele osób, które uchodziły za bardzo uczciwe, okaże się, że te osoby były tajnymi współpracownikami i co wtedy? No będzie trzęsienie ziemi z różnych powodów, organizacyjnych, etycznych. Bo na przykład jak się okazało, że Wierzewski był tajnym współpracownikiem, no to był szok dla ludzi w Chicago. Bo ten człowiek miał opinię patrioty, niepodległościowca i tak dalej. Ale proszę Państwa, SB werbowała ludzi nie w środowisku komunistów, nawet był zakaz werbowania członków PZPR-u, ale w środowiskach opozycyjnych, patriotycznych. Taka przecież była idea, jest idea pozyskiwania szpiegów, agentów i tak dalej. No i musimy się liczyć w związku z tym, że właśnie te osoby uchodzące za uczciwe, one, no nie wszystkie, ale mówię, że część z nich mogła współpracować z komunistami. Na przykład niedawno, gdy byłem w Los Angeles, otrzymałem też zestaw nazwisk do sprawdzenia. No i parę miesięcy rzeczywiście temu okazało się, że jedna z osób, bardzo wydawałoby się przyzwoita, była tajnym współpracownikiem. No sam się zdziwiłem, bo miałem okazję nawet jeść kolację z tą osobą i tak mi trochę głupio było, że no, taka osoba też okazała się, że nie była uczciwa w przeszłości. Drugim takim ciekawym przypadkiem jest jakby z innej bajki człowiek, bo tutaj Wierzewskim to wiadomo, przyjechał komunista, były komunista, ci go zatrudnili w Kongresie Polonii, w PNE i tak dalej. On zresztą był, prowadził ten miesięcznik Zgoda, nie Zgoda? Jak się nazywa miesięcznik PNE-u? No nieważne, no w każdym razie prowadził to wydawnictwo. I jak mówię, był bardzo ważną osobą. Zgoda. Dwutygodnik Zgoda wtedy. Tak, dwutygodnik. Otóż inną osobą, która, jak mówię, pochodzi z innej bajki, to jest człowiek, który był bohaterem. Przyjechał tutaj jako bohater, jako osoba internowana, jako jeden z 19 najważniejszych działaczy Solidarności. Dlaczego 19? Bo tylu ludzi liczyło prezydium, a ten, mówię o Wacławie Sikorze, on był szefem Solidarności w Małopolsce. I proszę sobie wyobrazić, że on został tym szefem Solidarności dzięki SB. Ponieważ SB miała w środowisku Solidarności Małopolskiej, zresztą tak jak w każdym innym regionie, swoich ludzi. Kilku agentów, mówię tak kolokwialnie, ale to chodziło o tajnych współpracowników oczywiście, skompromitowało
konkurentów Sikory w wyborach do stołka szefa Solidarności Małopolskiej i dzięki temu Sikora został wylansowany i został szefem Solidarności Małopolskiej. I później był członkiem, prawda, jednym z tych 19 najważniejszych. Został sfrybowany, gdy był internowany. Także wiecie, samo internowanie to jeszcze nie oznacza jakiejś takiej przepustki do uczciwości. Zdarzało się, że w czasie internowania werbowano ludzi. Sikora tutaj przyjechał jako bohater. No i oczywiście dalej działał jako były działacz Solidarności, jako osoba uczciwa rzekomo. Sikora napisał po ujawnieniu przeze mnie dokumentów, napisał do mnie chyba dwa razy mail i on dokładnie tak samo się tłumaczył, że nie miał wyjścia, że był szantażowany, że jego donosy nic nie znaczyły i tak dalej. No taka, wiecie, zawsze oni tak samo mówią. Otóż z tych dokumentów państwo się przekonacie, że po pierwsze wcale nie musiał współpracować, wcale nikt go nie szantażował. On sam zaproponował SB-kom, kiedy się do niego zgłosili, nawet bardzo konkretne rodzaje akcji, które będzie wykonywał, które będzie prowadził. I jego informacje także były szkodliwe, ponieważ on ze SB-kami rozmawiał na przykład o tym, gdzie mogą się ukrywać jego koledzy, bo mówimy o stanie wojennym. Gdzie mogą się ukrywać jego koledzy z Solidarności. Więc to były bardzo niebezpieczne informacje. Innym przykładem też człowiek, który działał w Solidarności, Piotr Mroczek. I tu dochodzimy do Amerykanów, ponieważ Piotr Mroczek, może niektórzy pamiętają, był ostatnim dyrektorem sekcji polskiej Radia Wolna Europa. Tu w Stanach Zjednoczonych działał w Waszyngtonie, prowadził taką fundację, chyba się nazywała Fundacja Solidarności, jak dobrze pamiętam. Kupił Gwiazdę Polarną, pamiętacie państwo, zresztą ta gazeta działa do dzisiaj, Gwiazda Polarna. No i został dyrektorem sekcji polskiej Radia Wolna Europa. I tu dochodzimy do pewnych analogii pomiędzy Mroczekiem i Wierzewskim. Otóż tu Kongres Polonii zatrudnił Wierzewskiego, wiedząc o nim, że to był komunista, nie wiedząc, że był tajnym współpracownikiem. A z kolei w przypadku Mroczeka też Amerykanie nie wiedzieli, że on był przecież tajnym współpracownikiem, ale wiedzieli, bo to wszyscy wiedzieli. To była wiadomość powszechnie znana. I Amerykanie wiedzieli, że to był członek delegacji PRL-owskiej do Wietnamu. W czasach wojny członek komunistycznej delegacji do Wietnamu. No to dziecko każde by wiedziało, że to jest człowiek pewny dla komunistów. I Amerykanie zrobili z niego dyrektora Wolnej Europy. No to ręce opadają. No. Zresztą ja w książce na temat KGB opisuję wiele takich przypadków, ale już z tej działki KGB-owskiej. Jak Amerykanie byli naiwni, zatrudniali sowieckich szpiegów w centrali i w CIA, i FBI i tak dalej. No ale to tak trochę wynika chyba z naiwności Amerykanów. Więc ten Mroczek, żeby też tak trochę tutaj wprowadzić taki akcent humorystyczny, ale to prawda. Co dostał Mroczek? Dostał komplet widelców i noży zamiast za donosy, jak się żeni, jak z okazji swojego ślubu. Więc możecie się uśmiać, inny tajny współpracownik, taki dziennikarz tu ze Stanów Zjednoczonych, którego też opisuje, miał płacone, SB-cy płacili mu mandaty, które mu tam policja wystawiała. Więc czasami były to takie rzeczy naprawdę mniej istotne, jeżeli chodzi o korzyści finansowe, a czasami było tak, że współpracowali z SB, powiedzmy, właściciele biur podróży, często tak bywało. No i oni już odnosili takie bardzo konkretne korzyści materialne, mieli różne koncesje, licencje i tak dalej od komunistów i to oczywiście pozwalało im na większe dochody. Dochodzę teraz do takiej kategorii współpracowników, o których mało się mówi. Czasami państwo słyszycie, że on nie był współpracownikiem, bo niczego nie podpisał. No i mówiłem o tej definicji tajnego współpracownika. Ale była taka grupa osób, którą też opisuję, tutaj podaję konkretne przypadki, przykłady. Ludzie, którzy niczego nie podpisali, a byli bardziej szkodliwi niż formalni tajni współpracownicy. Na przykład wspomniany już chyba Andrzej Jarmakowski, tak? No mówiłem o nim, bo on właśnie torpedował te spotkania. Otóż Jarmakowski, także był internowany, nawiasem mówiąc, działacz Solidarności, to ten, czy państwo pamiętacie, który pisał
nie byłem sutenerem Wałęsy, bo się kręcił wokół Wałęsy w czasie Solidarności. Tutaj przyjechał, tak nawiasem mówiąc, tu kolega go zna, bo podziałali w Pomoście. Pomost to taka organizacja antykomunistyczna, nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Jarmakowski działał w Pomoście i w 1989 roku, ja to ujawniłem rok temu, półtora może, w drugiej połowie 1989 roku, tutaj są, jest dużo dokumentów na ten temat, spotykał się potajemnie z rezydentami SB z konsulatu PRL w Chicago. No i wtedy, jak ja to ujawniłem i oczywiście w takim kontekście potępiającym go, odezwali się niektórzy, nawet historycy, i pisali tak, że co ja się czepiam Jarmakowskiego, przecież to była druga połowa 1989 roku, prawda? Że to już była wolna Polska. Ale chciałem zauważyć, że SB działało do lata 1990 roku. I w tej książce także opisuje konkretne przykłady szkodliwej działalności SB na terenie Stanów Zjednoczonych nawet w 90 roku, przed latem 90. Na przykład Krzysztof Radz, kolega, prawda, kolegi Jarmakowskiego, też czołowy działacz Pomostu, miał zakaz wjazdu do Polski jeszcze w 90 roku. Był na liście tych takich niepożądanych. SB działała przeciwko biznesmenom polonijnym w Chicago na początku 90 roku, o czym ja tu piszę. Więc uważam, że nie mają racji ci, którzy mówią, że w 89 czy na początku 90 roku współpraca z SB nie była niczym nagannym. Moim zdaniem była i na przykład Jarmakowski przekazywał moim zdaniem, już nie tylko moim, szkodliwe informacje na temat Solidarności właśnie rezydentom SB. I on musiał sobie z tego zdawać. Niektórzy mówią, a on nie wiedział. Jak nie wiedział, to byli, oczywiście to byli oficjalnie dyplomaci zatrudnieni w konsulacie PRL-u, ale wiadomo było, że wśród tych dyplomatów część to rezydenci SB. No i w związku z tym, to jest jeden z przykładów, potem podaję wiele innych, na przykład dziennikarze, inni dziennikarze polonijni, właściciele stacji radiowych, którzy nie podpisywali nigdy niczego. Bob Lewandowski, nie wiem czy słyszycie, pamiętacie, on grał nawet w samych swoich. Pamiętacie taką scenę, jak przyjeżdżają ci do Chicago i tam jest rozgłośnia polonijna. To właśnie Bob Lewandowski tam grał. On prowadził stację telewizyjną w Chicago i był takim pasem transmisyjnym dla SB-ków. Otóż on przekazywał informacje Polonii, które były podrzucane przez komunistów. Niczego nigdy nie podpisał. On tam korzyści odnosił jako właściciel tej stacji radiowej. Inny dziennikarz nawet twierdził, narzucał się SB-ką ze swoją współpracą, mówiąc, że słuchajcie, ja mam stację radiową w Chicago, wy nie wiecie, co to znaczy, ja mam siłę. I oni właśnie przekazywali korzystne dla PRL-u informacje w środowisku Polonii. I to była grupa ludzi, którzy nie byli formalnie tajnymi współpracownikami. W związku z tym można powiedzieć, choćby na podstawie tych przykładów, że tacy ludzie byli także bardzo szkodliwi, mogli być bardzo szkodliwi i byli bardzo szkodliwi. Teraz może już przejdziemy do tej części, która zawsze jest taką może bardziej ciekawą, kiedy dochodzi do wymiany zdań, pytań i tak dalej, więc proponuję Państwu teraz zadawanie pytań, a proszę Państwa, jeszcze jedno powiem Państwu, ten Jarmakowski, on teraz prowadzi, to jest ten człowiek tutaj, a ten z drugiej, to właśnie ten Koch, który pisał na Facebooku, że należy zatrzymać na granicy Ciesielczyka. I tak nawiasem mówiąc, jak już przy tym jestem, to od chwili, kiedy zajmuję się SB-kami, ja tutaj do Stanów przyjeżdżam od 1983 roku, a od chwili, kiedy zajmuję się SB-kami, to zawsze na lotnisku tak się na mnie jakoś dziwnie patrzą ci oficerowie i zadają mi bardzo dziwne pytania. I ja podejrzewam, nawet nie podejrzewam, tylko jestem pewien, że po prostu ci ludzie, o których tu mówię, przeciwnicy lustracji, podrzucają może jakieś analiny, że coś przewożą, bo nie wiem, no w każdym razie takie dziwne mam sytuacje. No Koch na przykład napisał to wprost, że należy mnie nie wpuścić do Stanów Zjednoczonych, a siostra, dobrze mówię siostra, prezesa Moskala,
publicznie też powiedział, że załatwi mi w migration, że mnie tu nie wpuszczą. No na razie mnie wpuszczają, jak Państwo widzicie. A dlaczego siostra Moskala? Otóż z prezesem Moskala było tak, że ja w pewnym momencie ujawniłem dokumenty. Warto o tym powiedzieć, bo to jest ciekawy przypadek. Ujawniłem dokumenty, które wskazywały na to, na kontakty Moskala z konsulatem PRL-u. Moskal obiecywał PRL-owcom, że na przykład zablokuje w polonijnych mediach, takich jak Dziennik Związkowy WPNA, rozgłosił WPNA, informacje o charakterze antykomunistycznym. Chodziło o demonstracje antykomunistyczne, że nie będzie informacji na temat tych demonstracji. No i tak jak widać było z tych dokumentów, że raczej mam takie przyjazne nastawienie do konsulatu perlowskiego, co bardzo zdziwiło niektórych, ponieważ prezes Moskal też się cieszył opinią patrioty. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. No i jeżeli ja takie rzeczy ujawniam, to siłą rzeczy część osób jest do mnie wrogo nastawiona. No ale jak powiedziałem, trudno. Jeżeli takie dokumenty są, to nie uważam, że należy je spalić, wyrzucić, tylko należy je opublikować po prostu. No prawda jest prawdą i tyle. Proszę teraz o pytania. Niezależnie od wszystkiego, to jak mówię, czasami to może tak głupie, żeby ktoś mi tutaj jakieś nazwiska podrzucał, ale znajdziecie Państwo bardzo łatwo w internecie moje namiary, maila, telefon i tak dalej, więc jeżeli uważacie, że należy niektóre osoby sprawdzić, niekoniecznie, jak powiedziałem, podejrzewając ich o cokolwiek, tylko w kontekście dochodzenia do nazwisk tajnych współpracowników, to zachęcam Państwa do przekazywania takich informacji. A jeszcze dwie sprawy inne. Bo ja tu przyjechałem jeszcze z taką misją, zupełnie nie mającą nic wspólnego z agentami. Otóż ja jestem radnym Rady Miejskiej w Tarnowie. Tak nawiasem mówiąc, jeszcze Państwu opowiem jedną historię. Ja jestem pierwszym człowiekiem, który publicznie przed kamerą pokazał donosy Bolka. I to było w Chicago w 1996 roku, w czasie debaty z Wałęsą. Wałęsa wtedy już nie był prezydentem, przyjechał do Chicago. Niektórzy może pamiętają, były takie potężne demonstracje przeciwko niemu w Chicago. I on później nas zaprosił do dyskusji w telewizji Polvision. A ja tam byłem wtedy przypadkowo, ja już mieszkałem w Polsce, wróciłem na początku lat 90. do Polski. No ale tutaj czasami przyjeżdżałem do Chicago, wtedy akurat byłem i koledzy z Chicago mnie poprosili, żebym wziął udział w tej debacie. I byłem wtedy ja, dwóch kolegów z Solidarności i Andrzej Czuma, ten późniejszy minister sprawiedliwości. Czuma go bronił, znaczy Czuma bronił Wałęsę, a myśmy go krytykowali. Ja w pewnym momencie pokazałem donosy Bolka i spytałem, czy to jego pismo. Oczywiście Wałęsa nam powiedział, że nie. Możecie Państwo tę część tej debaty zobaczyć, wpisując w Google takie hasło Ciesielczyk Wałęsa. To wyjdziecie na ten film właśnie. No i ja wtedy byłem radnym. I Wałęsa powiedział, bo ja mu tam coś powiedziałem, że on zdradził nas, że jest zdrajcą, że zdradził społeczeństwo polskie, a on mi powiedział na to, że nie, proszę pana, to pan jest zdrajcą, bo pan uciekł z Polski, pan tu mieszka. Ja mówię, no panie prezydencie, ma pan pecha, bo jestem jedynym człowiekiem w tym gronie, który wrócił do Polski. I nawet jestem radny w Tarnowie. No i wtedy, jak ta informacja poszła w świat, media w Polsce zaczęły mówić i pisać o takie centralne media, że jakiś radny z Tarnowa sponiewierał Wałęsę w Chicago. Jak wróciłem do Tarnowa, Rada Miasta przez 2 godziny debatowała na ten temat i podjęli uchwałę potępiającą mnie. Teraz niedawno pytałem ich, tych starych radnych z tamtych czasów, czy mają o tym mnie przeprosić za to, że mnie potępili wówczas. No mówię o tym dlatego, że dalej jestem radnym. Mało tego, taką ciekawostkę Państwu opowiem zupełnie z innej bajki. Rok temu doprowadziłem chyba jako jedyny w Polsce, pamiętacie te wybory takie fałszowane, te samorządowe. Otóż doprowadziłem do unieważnienia wyborów w Tarnowie samorządowych. W pierwszych wyborach, tych takich właśnie podrabianych, zabrakło mi 6 głosów, w naszej liście 6 głosów do dostania się do rady. A gdy doprowadziłem do unieważnienia, to uzyskałem 2. wynik w okręgu. Więc widzicie, jak to było. Przy czym cały proces unieważnienia Państwo też możecie w internecie zobaczyć, jak piszecie takie hasło Ciesielczyk unieważnia wybory. Zobaczycie rozprawę sądową, gdzie w pokoju, gdzie odbywała się rozprawa na sali,
jest mnóstwo morków. Otóż ciężarówką przywieźli wszystkie te karty do głosowania i sprawdzali to przy kamerach. No, sprawa była tyle ciekawa, że ja twierdziłem i złożyłem protest wyborczy, że dlatego, że nie było jednego nazwiska kandydata na kartach do głosowania. Ale ten kandydat miał jeden głos, więc wszyscy jak na wariata patrzyli, włącznie z sędzią, która mówiła, no panie, wycofuje pan ten wniosek, że ten człowiek dostał jeden głos, a pan twierdzi, że go nie było na kartach do głosowania. No ja podtrzymam oczywiście protest, sędzia bierze pierwszą kartkę, rozwalają te worki i blednie. No bo tego gościa nie ma, mówi, no nie ma tego człowieka, bierze drugą, nie ma człowieka. Te wszystkie worki zaczęła sprawdzać razem z pomocnikami, no i okazało się, że faktycznie nie było nazwiska jednego kandydata na kartach wyborczych, a miał jeden głos. Jak to się stało? Jak to się stało, że człowiek, którego nie było na liście, miał jeden głos? No więc to był taki namacalny dowód, że to było wszystko, te wybory to był jeden wielki przekręt. No ja wszedłem do tej rady i jestem tak, ja nie należę mi, nie należę do żadnej partii politycznej. Oczywiście teraz sympatyzuję z PiS-em, ale no forma mnie nigdzie nie należy. No i tak w radzie jestem takim niezależnym, prawda, radnym. I dlaczego o tym mówię? Bo tutaj z taką trochę misją przyjechałem. Właśnie wtedy, jak rozmawiałem z prezesem Spulą, dogadaliśmy się co do pewnych takich samorządowych działań i dzięki niemu muszę powiedzieć, że udało mi się skontaktować z Illinois American, Polish American Chamber of Commerce i organizujemy w końcu lipca konferencję polsko-polonijną gospodarczą z udziałem nie tylko przedsiębiorców ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko Polaków, ale z całego świata, z Emiratów, z Indonezji, gdzieś tam z Japonii. I gdyby ktoś był tym tematem zainteresowany, to można wziąć udział w tej konferencji. Ja tu mam taką informację. To będzie tuż przed przyjazdem papieża, ponieważ w Rzeszowie będzie spotkanie takie zewnętrzne, zagraniczne Kongresu Polonii. Później będzie to ten nasz kongres, a później ludzie pojadą na spotkanie z papieżem. To tak mówię na marginesie, ale może kogoś to by zainteresowało. No to chyba by było na tyle i proszę się nie krępować. Proszę o zadawanie pytań. Słucham Państwa. No chyba nie jesteście wszyscy tu służbowo, nie? Proszę bardzo. Nie, ja się tym nie zajmowałem, wiem o tym. No, jak powiedziałem, z tym Sznepfem to podobnie było jak z tymi poprzednikami, więc tutaj Stany Zjednoczone, czy Polonia też, no, macie Państwo pecha i Stany Zjednoczone do tych, i Polska przede wszystkim pecha do ambasadorów. No, ja bardzo krytycznie oceniam działalność Sznepfa, ale abstrahując, prawda, tej przeszłości, jako ambasadora. No wiecie, dyplomacja polska w mojej ocenie to jest jedna wielka porażka po 89 roku. Już nie mówię o tych wszystkich takich ekstremalnych przykładach typu Turowski, ale opowiem wam taki przykład. Była konsul w Starnowa, nawiasem mówiąc, jak ona się nazywała, w Nowym Jorku, konsul, którą odwołano już, Gacek. Miało być takie spotkanie jak to, i tam mieli organizować to inżynierowie polonijni, taka organizacja inżynierów, i ona tam była. I wyobraźcie sobie, że publicznie ona odradzała organizowanie takiego spotkania. Czyli polski dyplomata miesza się w sprawy Amerykanów polskiego pochodzenia na terenie Nowego Jorku. To jest w ogóle nie do pomyślenia, z punktu widzenia nawet formalnego. No, dzięki Bogu, że ją odwołali. Więc jak mówię, no, dyplomacja polska to jest porażka. Sznepf, zresztą nasłuchałem się o Sznepfie, jak kiedyś byłem, to też jest taka ciekawostka, byłem dyrektorem Centrum Polonii niedaleko Tarnowa. Powstała taka powiatowa instytucja. No i tam akurat PiS przyjął władzę i wiedzieli koledzy, że ja
przebywam długo za granicą, że mam kontakty polonijne, więc zaproponowali mi, żebym został dyrektorem tego Centrum Polonii. I organizowałem tam dosyć fajne imprezy. Możecie też Państwo zobaczyć w internecie, co się tam działo za mojej kadencji. I byłem swego czasu na takim spotkaniu, kongresie organizacji polonijnych Ameryki Łacińskiej. Później były wybory samorządowe, PSL tam przejął władzę i oni użyli między innymi tego jako argumentu, że ja brałem udział w tym spotkaniu, a to było w siedzibie Kobyleńskiego. No to możecie się domyślić od razu, jakie oskarżenia padły i tak dalej. I wtedy no, udało mi się nawiązać bardzo dużo ciekawych kontaktów i doprowadziłem do tego, że miało dojść do wymiany młodzieży, na przykład między Meksykiem, Brazylią, Argentyną, a polską młodzieżą. No ale przyszedł PSL i wyrównał. Tak nawiasem mówiąc, uważam PSL za najbardziej szkodliwą partię po 1989 roku. No nie za, ale PSL. No, więc słuchamy naszych pytań. Tutaj dalej o sznepie nic nie mogę powiedzieć, bo się tym nie zajmowałem po prostu i jego ojcu. Słucham Państwa. No, pierwszy raz się coś takiego zdarza, że tak wstydliwa pana jest. Proszę się nie krępować, jeżeli... Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Już wcześniej pytałem pana o agentów miejscowych. Pan powiedział, że pan nie zna tutejszej społeczności i nie wie, nie zna nazwisk. Wystarczy wejść na web i po prostu tych, którzy są tutaj w organizacjach, przeczytać. Wszystkich sprawdzić. No i wszystkich. Nie ma tutaj tak dużo organizacji. Okej. Okay. Poza tym słyszałem jeszcze inną rzecz, że w 1997 roku za rządów PiS-u była gotowa lista w konsulacie agentów, która miała być ujawniona. Oczywiście po przejęciu rządów przez Platformę ta lista zniknęła. Czy pan coś słyszał o tym? Nie. Ale wie pan, no jakby była taka lista i była przygotowana, to nawet jeżeli PO przyjęła władzę, to można ją było opublikować, prawda? Właśnie o to chodzi, dlatego my przy rodzinie nic nie ginie. Także że na pewno byli ludzie, którzy zrobili kopię tego. No ale wie pan, to jest żaden problem, bo jeżeli te dokumenty przecież istnieją, jak ktoś sporządzał, załóżmy taką, jeżeli to jest prawda, ktoś sporządził taką listę, no to na podstawie dokumentów właśnie IPN-owskich i także tych, podejrzewam, zastrzeżonych, chociaż no wtedy jak PiS rządził, no to oni mogli mieć dostęp. Ja uważam, że zmarnowali te dwa lata, tak nawiasem mówiąc, mówię o tym pierwszym okresie, że mogli więcej zrobić właśnie w tej działce bezpieczeństwa, prawda? I tutaj nawet taki przykład tego Reitera, dlaczego oni go nie usunęli? A już nie mówię o tego typu rzeczy jak ta lista. No jak już mieli tą listę gotową, to mogli ją opublikować nawet w ostatniej chwili, prawda? A co do sprawdzenia tych ludzi, to wie pan, to jest tak, że ja oczywiście mógłbym to zrobić, tylko proszę państwa, ja mieszkam w Tarnowie, Wieliczka jest 100 km oddalona. IPN jest otwarte od 8.30 do 16.30, są dwie przerwy. Ja to robię w wolnym czasie, poza moją pracą. To jest tak jakby na ryby, zamiast jeździć na ryby, jeżdżę do IPN. I moje możliwości czasowe są ograniczone, więc mnie by bardzo ułatwiło te badania od razu ukierunkowanie na X, Y, Z, jakichś ludzi konkretnych, żebym ja już nie musiał grzebać w tym. No bo proszę Państwa, jeżeli załóżmy, jest jakiś Jan Kowalski, to powiem Państwu konkretnie, dlaczego ja mówię o tych trudnościach. Wpisuję Jan Kowalski, pokazuje mi się Jan Piotrowski, Jan Nowak i tak dalej. Mieszanki tych dwóch kombinacji, imię, nazwisko, to nie jest tak jak w Google. To jest tak zrobione, żeby utrudnić nam życie. I później tak, dochodzę już załóżmy do tych moich Janów Kowalskich. Mam ich 50, sprowadzam ich z Białegostoku, z Gdańska. Jeżeli nie wiem, z jakiego terenu pochodzą, jeżeli na przykład nie mam daty urodzenia, muszę ich wszystkich sprawdzić i dojść do tego, który to jest ten mój Jan Kowalski, na przykład ten tajny współpracownik z Los Angeles. Ja nie mówię teraz celowo, bo mogłem powiedzieć, jak się nazywa, dlatego celowo nie robię. Dlaczego? No ja jestem bardzo ostrożny. Ja, dotychczas mi nikt nie wytoczył żadnego procesu, już nie mówiąc o to, żeby wygrał, o tym, żeby wygrał proces ze mną ktoś, dlatego że ja to robię no, bardzo starannie, czego dowodem jest to, że właśnie nie postawiono mnie przed sądem. W żadnej sprawie. Otóż brakuje mi tam pewnego ogniwa i nie chcę skrzywdzić człowieka, po pierwsze ryzykować,
Bo jeżeli na przykład nie znam jego daty urodzenia dokładnej, chociaż wiecie, na 99% wiadomo, że to jest ten człowiek. No wszystko na to wskazuje, to jeszcze muszę uzupełnić pewne dane. I gdybyście mi na przykład dali takie wskazówki, kogo w pierwszej kolejności należy sprawdzić, to by mi to ułatwiło życie, w tym sensie pracę. Bo jakbym tych najważniejszych sprawdził, to już miałbym bardzo dużo danych innych, które by mnie prowadziły do dalszych dokumentów. Bo to jest taka sieć, że trafiam na Kowalskiego, później jest odnoga jakaś, trafiam na Piotrowskiego i to niekoniecznie tajnych współpracowników, ale ludzi, na których ktoś donosił i po drodze sprawdzam te pseudonimy tajnych współpracowników. I tak od nitki do kłębka. I powiem wam, że tutaj no, ktoś powie, że kilkadziesiąt nazwisk to nie jest dużo. W ciągu paru lat. No może nie jest dużo, ale tak te badania wyglądają, że ja czekam po kilka miesięcy na te dokumenty i później mam takie stosy dokumentów, ja muszę to wszystko sprawdzić i dojść do właściwego nazwiska. I rozumiecie Państwo, że to jest bardzo dla mnie też ryzykowne. Ja nie mogę sobie pozwolić na pomyłkę, bo wtedy co? Raz mówię, że kogoś skrzywdzę, a po drugie sam będę stawał przed sądem. Tak nawiasem mówiąc, to jeszcze tak, żeby trochę tu humoru wprowadzić na salę, macie Państwo do czynienia z wielokrotnym przestępcą. A oczywiście niczego nie ukradłem. Byłem wskazywany kilkadziesiąt razy z artykułu 212 w pierwszej instancji. Artykuł 212 to jest znieważenie. I powiem Państwu tak a propos wymiaru niesprawiedliwości. Jak te procesy wyglądały, za co byłem wskazywany? Mówię o latach 90., bo teraz to już sytuacja się zmieniła na lepsze. Jak byłem radnym, powiedziałem w pewnym momencie na sesji Rady Miejskiej, cytuję, lokalna telewizja kablowa jest nieobiektywna. Kropka. To zdanie zostało uznane przez sędziego, który kończył mój uniwersytet, niestety Jagielloński, prawo. To zdanie zostało uznane za przestępstwo. I zostałem skazany z artykułu 212 i uznany byłem jako przestępca. Po co to robili? Otóż no ja byłem trochę niepokornym radnym i chcieli się mnie pozbyć. I jeżeli by mnie skazali, obojętnie za co, z kodeksu karnego, to wtedy tracę mandat radnego. A poza tym propagandowo rozgrywali to tak. Jestem skazany, więc media wszystkie pisały, radny Ciesielczyk został skazany z artykułu 212 kodeksu karnego. A kto wie, co mówi artykuł 212? No albo zabił kogoś, ukradł, zgwałcił, no, kodeks karny. W drugiej instancji, czyli w sądzie okręgowej, wszystkie te sprawy wygrałem. Czasami miałem trzy sprawy dziennie, one się nawet czasami pokrywały i nie miałem iść na te sprawy. Później to wszystko wygrałem. Raz nawet wygrałem w Strasburgu sprawę. Więc ja mam przygodę z wymiarem niesprawiedliwości dosyć bogate. Kręciło się to zawsze wokół tego samego i powiem wam, jak porównuję lata 90., jak wtedy musiałem walczyć z całym tym systemem lokalnie, teraz znacznie lepiej. Przez pewien czas byłem redaktorem naczelnym takiego lokalnego pisma i chodziliśmy na rozprawy z kamerą. Nikt nam nie zabraniał nagrywać kamerą, a w 90. latach nawet magnetofonem nie mogłem nagrywać. I jak jest kamera, na sali sądowej sędzia się zupełnie inaczej zachowuje. I to jest wielki plus, właśnie możliwość nagrywania. Czasami odmawiają nagrywania, ale zazwyczaj się zgadzają. I to już jest, to idzie ku dobremu, jeżeli mamy takie zjawisko. No a tutaj, no jak mówię, no wielką pomocą byłoby, gdybyście Państwo no, ukierunkowali te moje badania, bo jeżeli chcielibyście na przykład z tego środowiska mieć jakieś obraz tej sytuacji z lat 70., 80., czy ci ludzie na pewno po części jeszcze działają, żyją, więc proszę o pomoc. Proszę o następne pytanie.